Jestem żółwiem i właśnie tutaj mieszkam. Teraz mnie nie widzicie, bo ciągle gdzieś wędruję. Odwiedzam wszystkich moich współmieszkańców i przyjaciół. Muszę mieć oko na wszystko, co dzieje się w moim domu. Przecież robię to już od niepamiętnych czasów. Jak widać, nie mogę narzekać na brak towarzystwa. Tak naprawdę to prawie zawsze bywa tu bardzo tłoczno. Ocean jest największym domem na Ziemi dla niezliczonej liczby istot żywych. Mój dziadek mawiał, że życie wszystkich organizmów na naszej planecie uzależnione jest od oceanów. Nawet tych żyjących na Saharze wielbłądów. Mówił, bez zdrowych oceanów żadne życie, żaden ekosystem nie mógłby istnieć. Dziadek był zawsze bardzo zasmucony, kiedy widział, jak zachowują się ludzie odwiedzający nasz dom. Teraz, kiedy jestem starszy i mądrzejszy, zaczynam rozumieć, co miał na myśli. Ten nieźle wyglądający facet to ja. Jeśli macie ochotę przyłączyć się do mnie, zapraszam. Pokażę wam okolice. Dla wszystkich istot pochodzących z lądu, pierwszy kontakt z oceanem jest wielkim, niezapomnianym przeżyciem. Jego bezkres, siła i jednocześnie spokój są niezwykłe. Tylko pływając tak jak ja, można dostrzec piękno naszego domu, oceanu. To właśnie tutaj, w wodach tropikalnych, znajduje się pulsujące serce oceanu. Rafa koralowa. Teraz mógłbym opowiadać wam w nieskończoność o każdym z 800 poznanych gatunków budujących rafę. Każdy z nich tworzy kolonię o niewiarygodnej różnorodności kształtów i rozmiarów. I tak jest od milionów lat. Czy uwierzycie, kiedy powiem, że ta mała ściana koralowców, ta, którą właśnie widzicie, jest domem dla około 300 tysięcy mieszkańców? Ale nie zrobię tego, bo chcę wam zadać pytanie. Jak sądzicie, kim jest koral? Czy to roślina? A może grzyb? Przyznaję, to podchwytliwe pytanie, ale wy na pewno to już wiecie. Oczywiście nie jest żadnym z nich. Jest zwierzęciem. Wyobraźcie sobie wiele tysięcy maleńkich istot połączonych ze sobą, mających wspólny szkielet, zbudowany z węglanu wapnia.
To właśnie jest rafa koralowa. Główny szkielet zbudowany jest z mniejszych szkielecików. Przez miliony lat wytworzyła się dosyć duża, co ja mówię, olbrzymia struktura. Na przykład taka jak wielka rafa koralowa w Australii. Jest ona tak duża, że podobno można ją zobaczyć z kosmosu. Cóż, nigdy tam nie byłem, ale tak mi mówiono. Tak jak ja, koralowce są bardzo wrażliwymi istotami. Koralowiec jest bardzo kruchy, delikatny i rośnie naprawdę wolno. Więc jeśli jakaś bezmyślna istota złamie jego gałązkę, potrzeba wielu dziesiątków, a nawet setek lat, aby powróciła do poprzednich rozmiarów. Pomyślcie o tym, jeśli następnym razem będzie was kusiło, aby odłamać kawałek jako małą pamiątkę z wakacji. Wydaje się, że wielka ściana koralowca żyje od zawsze. Ta prawdopodobnie ma ponad 500 lat. Mój dziadek powiedział mi, że nasza rodzina pływa po tych rafach od wieków. Właściwie to od ponad 100 milionów lat. Kłębienia, szczeliny, cała złożona struktura rafy sprzyja pojawianiu się olbrzymiej ilości gatunków. W rafie żyje ponad 4,5 tysiąca różnych gatunków ryb. Traktują rafę jako swój dom, plac zabaw, a niekiedy nawet jako pole walki. Plataks pospolity należy do najbardziej kolorowych ryb rafy. Jest łagodny i ciekawski. A to ryby z rodzaju pampus. Ich jasne kolory, elegancki sposób pływania oraz całkiem grzeczne zachowanie w ciągu dnia nie zdradzają, że nocą budzi się w nich prawdziwy drapieżnik. Te jasno-błękitne w ciemne paski to papugoryby. Cały harem. A to... duży Napoleon. Zwróćcie uwagę na zgrubienie z przodu głowy. Ma wydatne wargi i dużą paszczę. Te ryby mają takie wyraziste oczy. Mam wrażenie, że coś do mnie mówią. Nie polecam dania z arotrona.
bo jego mięso, podobnie jak innych ryb z rodziny rozdymkowatych, jest trujące. Do tej rodziny należy bardziej znana ludziom najeżka, która, by odstraszyć wroga, puchnie, a wtedy kolce, którymi jest pokryta, mogą porazić atakującego jadem. Spójrzcie. Czy widzicie tę długą rybę pływającą pomiędzy koralowcami? To iglicznia. Należy do tej samej rodziny, co pławikonik. Gdy ludzie podrzucają nam jakieś niepotrzebne stare okręty, to nasi koledzy i koleżanki traktują je jako rusztowanie dla nowo powstającej rafowej społeczności. Za jakiś czas ten wrak na Bahama zniknie pod warstwą różnych organizmów, które się tam osiedlą. Do najpiękniejszych, bajecznie kolorowych ryb rafowych należą wysokie, tarczowate, z bocznie spłaszczonym ciałem i szpiczastym pyszczkiem ryby z rodziny pomakantowatych i chetonikowatych. Życie na rafie to stałe współzawodnictwo o miejsce i pokarm. Jemy i polujemy jednak tylko wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Nic się nie marnuje, bo jeśli upolowaliśmy za dużo, to i tak znajdą się inni, którzy wykorzystają każdy kęsek. Ukwiały nie budują szkieletów, żyją pojedynczo. Zdobywają pokarm, paraliżując ofiarę wydzieliną gruczołów parzydełkowych. Sprytne błazenki okoniowe i inne z rodziny garbików żyją w idealnej symbiozie z wielkimi ukwiałami. W razie niebezpieczeństwa kryją się między groźnymi dla innych ryb czułkami. Ukwiały zaś korzystają z resztek ich pokarmu. Jak zapewne wiecie, nie mogę pozostawać tutaj w głębinach przez cały czas. Od czasu do czasu muszę zaczerpnąć powietrza, podobnie jak inna istota, a mianowicie delfin. Właściwie to łączy nas jeszcze kilka cech. Po pierwsze, inteligencja. Również uroda, styl i oczywiście wdzięk. W porządku, zgadzam się. Może poruszają się nieco szybciej niż my, żółwie. Delfiny fascynują ludzi od niepamiętnych czasów. Spotkanie z jednym z nich jest zawsze magicznym momentem, pozostawiającym niezapomniane wspomnienia na całe życie. Powiedzcie sami, jak często zdarza się wam okazja, aby dotknąć delfina w jego naturalnym środowisku? Nie zwlekajcie, płyńcie za mną. Popatrzcie,
Oczywiście popisuję się swoim tańcem. Właściwie to przypomina mnie samego z czasów młodości. Teraz rozumiem, co dziadek miał na myśli, mówiąc o wielbłądach i Saharze. Jestem dumny z jego słów. Porównywał bezkresną wodę oceanów do nieskończonego piasku pustyni, natomiast rafę koralową w oceanie do oazy na pustyni. Jak już mówiłem, rafy koralowe stanowią schronienie dla niezliczonej liczby gatunków. Wszystkie są od siebie zależne i potrzebują siebie nawzajem, aby przetrwać. To olbrzymia kolonia żółtych lucjanów. Bardzo dobrze sobie żyją na rafie. Pozwólcie, że zapowiem ten wspaniały balet, który moi przyjaciele przygotowali specjalnie dla was. No cóż, raczej nie znalazłbym grupy żółwi, które by to zrobiły. Czy nie sądzicie, że jest to spektakl jednocześnie fascynujący i kojący? Dziękuję wam, przyjaciele. Do zobaczenia później. Raczej nikt nie marzy, aby zostać czyimś posiłkiem, ale tutaj w głębinach jesteśmy w pełni świadomi swojego miejsca w łańcuchu pokarmowym. Sam jesz i jesteś jedzony. Taka jest kolej rzeczy. To piaszczyste dno wydaje się pozbawione życia. Ale tuż pod powierzchnią aż się roi od mięczaków, larw, małych pierścienic i skorupiaków. Głodne organizmy mające apetyt.
myślam o życiu na rafie koralowej, dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Obfitość i niesamowita różnorodność. Nazywamy je cyrulikami lub chirurgami. Są łagodne, odżywiają się glonami porastającymi skały. Dla bezpieczeństwa pływają w dużych lub mniejszych grupach, co istotnie zniechęca drapieżników do ataku. Aj, czasami tłok jest naprawdę uciążliwy, ale nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Ostroboki są kolejnym towarzyskim gatunkiem, zwłaszcza w ciągu dnia. W nocy te zwarte kolonie rozpraszają się i każda ryba już na własną rękę musi szukać swojego obiadu. Pomimo tego, że barakuda wygląda na zakamuflowanego w eleganckim wyglądzie i ruchu niebezpiecznego drapieżnika, nie jest zainteresowana spróbowaniem ludzkiego mięsa. Niesprowokowana nie zrobi człowiekowi żadnej krzywdy. Wraz z nadejściem zmroku dziwny spokój ogarnia całą rafę. I cała nowa plejada życia wychodzi ze swych kryjówek. Wiele organizmów filtruje wodę w poszukiwaniu pokarmu. Tak jak ten ciemnofioletowy liliowiec. Najstarsza gromada szkarłupni żyjących tylko w koralowiec kamienny wysuwa swoje czułki, aby złapać jakieś planktonowe zwierzątka. Trudno zgadnąć, ale żachwy należą do strunowców. Filtrują wodę w poszukiwaniu pożywienia. Małe ryby delikatnie wycofują się w gąszcz gałązek koralowca. W nocy iglicznie wybierają schronienie wykonane przez człowieka. Ten wrak będzie odpowiedni.
A Rotron wygląda na śpiącego i nie jest szczęśliwy z powodu naszych zbyt późnych odwiedzin. Więc wymknijmy się szybko. Chodźmy. Przepraszam, przyjacielu. Śpi spokojnie. To jest stworzenie, które sprawia, że zawsze chowam się w swoją skorupę. Osobnik ten znajduje się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. To wąż morski. Podążmy za nim w głębiny, tam, gdzie znikają kolory. Porusza się jak wstęga śmierci, z jadem tak silnym, że jedno ukąszenie powoduje utratę życia w kilka sekund. Myślę, że będzie lepiej, jak poczekam tutaj na górze. Czy możemy już ruszyć? Wszyscy są? Dobrze. Na szczęście dla was wąż morski preferuje morskie jedzenie. Bardzo rzadko atakuje ludzi. Strzępiel to jeden z najważniejszych drapieżników, którego można spotkać na rafie. Widzieliście go już na początku naszej podróży. Niektóre osobniki osiągają naprawdę imponujące rozmiary, ponad 2,5 metra długości i ponad 270 kg wagi. Również nie skąpią sobie posiłku, największe z nich zjadają małe rekiny i co smutne, również małe żółwie. Nawet najeżka pewnego dnia stanie się smakowitym pokarmem dla strzępiela z rodzaju granik. Kiedy dwa osobniki spotykają się ze sobą w trakcie tarła, może dojść do walki podczas tych skomplikowanych zalotów. Jakoś trudno mi w to uwierzyć i potwierdzić, ale podobno najbardziej pełną wdzięku istotą oceanu nie jest żółw, lecz orleń centkowany. Patrząc, jak ten łagodny gigant płynie w pełni swego majestatu, łatwo jest zapomnieć o tym, iż patrzymy na rybę w toni fal, a nie na orły rybołowy szybujące w powietrzu. Ich rozpiętość skrzydeł może osiągać nawet do 2,5 metra. Nawet w tych mrocznych wodach orleń jest nieuchwytną pięknością. Nieoczekiwane spotkanie z jednym z nich jest zawsze wielkim wydarzeniem.
Czasami chciałbym mieć skrzydła takie jak oni, ale już po chwili cieszę się z tego, kim jestem. Nurkując głębiej, mogę obserwować z ukrycia najsilniejszego drapieżnika. Rekin jest najstarszym mieszkańcem oceanów i dla mnie najbardziej groźnym. Więc jeśli nie macie nic przeciwko, to pozostanę tutaj, kiedy będziecie go obserwować. 350 milionów lat ewolucji doprowadziło ich do drapieżnej perfekcji, ale i ewolucyjnych adaptacji, pozwalających im utrzymywać w równowadze ten bezmiar oceanu wraz z jego różnorodnością biologiczną. Setki z nich mogą znaleźć swój dom na jednej z raf. Lśniący, szybki, zręczny i konsekwentny, niewiarygodne zwierzę. Wolę je obserwować z pewnej odległości, ponieważ w trakcie biesiady zachowują się tak, jakby miały licencję na zabijanie. I przypuszczam, że mają. Nieprowokowane rekiny niezmiernie rzadko atakują ludzi. Tak naprawdę to właśnie ludzie dziesiątkują populację rekinów. Każdego roku zabijają miliony z nich. Obecnie na rafach rekiny występują niezmiernie rzadko. Dzisiaj nasze rafy zagrożone są wyginięciem. Wraz z nimi znikną bezpowrotnie wszystkie żywe istoty na stałe związane z rafą, jak i czasowo przebywające. Na przykład w celach rozrodczych, czy dla odchowania potomstwa. Wyobraźcie sobie, że 1/4 wszystkich naszych morskich istot zależy w pewnym sensie od raf. Więc jeśli one są zagrożone, to jakie konsekwencje niosą dla innych? Zdrowie naszej planety zależy od zdrowia oceanów. Kiedy one zaczynają chorować, a ich mieszkańcy umierają, to nasza planeta jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kiedy byłem młodszy, często odwiedzałem rafę. Wszystko na niej aż kipiało od życia. Dzisiaj umiera. Wiem to na pewno, że w ostatecznym rozrachunku wszystkie zagrożenia, na które narażone są rafy, spowodowane są przez człowieka. Ścieki, odpady przemysłowe, zanieczyszczenia ropą, rabunkowe połowy, masowe hodowle owoców morza, beztroska turystyka, a nawet wylesianie są czynnikami ludzkimi, które mają destrukcyjny wpływ na nasze rafy.
Jedną z milczących ofiar jest koralowiec. Jeśli aktywność ludzka nadal będzie kontynuować obrany kurs, to większość światowych raf koralowych może zniknąć w niespełna 50 lat. Problem jest jasny i istnieje już wiele rozwiązań. Człowiek rozumny musi częściej korzystać z drugiego członu swojego nazwiska. Przecież sam się tak określił. Na całym świecie wiele organizacji, takich jak UNEP oraz WWF, ciężko pracują, aby poprawić sytuację naszych oceanów. Dla samych siebie i przyszłych pokoleń istot żywych, proszę, pomóżcie ocalić rafy koralowe i zachować świat oceanów.